Widzimy się, słyszymy. Dzień dobry widzowie. Dziś w nieco innych realiach, bo nie ulica, a studio. Zaczynamy z grubej rury, bo moim i państwa gościem jest najprzystojniejszy polski bokser, architekt, filantrop, a przy okazji prezydent miasta Kalisza, pan Krystian Kinastowski. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. Spoglądam na zegarek. Godzina 11.30 poniedziałek. Jak panu minął weekend? No, weekend bardzo dobrze, można powiedzieć, że intensywnie, praktycznie jak, jak co tydzień. Natomiast ja już o weekendzie zapomniałem, bo od rana tu już byliśmy w pracy i troszkę też dzisiaj tutaj spóźniony do Was dojechałem, ponieważ mieliśmy taką koordynacyjną naradę inwestycyjną. Zaczynamy od tego każdy tydzień, także wszyscy naczelnicy, którzy u mnie są w pionie głównie odpowiedzialni właśnie za te inwestycje miejskie, ale również zarząd dróg miejskich i, i ewentualnie kogoś tam dopraszamy na bieżąco. W ten sposób rozpoczynamy każdy tydzień od, od sprawdzenia, co udało się zrobić i ewentualnie co trzeba tutaj. Pociągnąć w tym najbliższym nadchodzącym tygodniu, żeby sprawy szły do przodu. Jasne, sprawy miasta na pewno też poruszymy w dzisiejszej rozmowie, ale na początku chciałbym zadać pytanie panu, jak ocenia pan stan kaliskich mediów, bo no, mam nieodparte wrażenie, że jesteśmy najlepsi. Panie redaktorze, ja myślę, że w tych kwestiach no, nie będę się wypowiadał, ja powiem szczerze, tak, ja nie mam telewizora od kilku lat. Rzeczywiście korzystam z, głównie z internetu, jeżeli chodzi o źródło informacji, także nie ukrywam, że też widzę, co robicie i bardzo dobrze, bo to świadczy o tym, że powiedzmy mamy tu potencjał w Kaliszu do tego, by po pierwsze można takie rzeczy robić, by, by te tematy poruszać. To jest niesamowite, jak ludzie interesują się tymi tematami, które dotyczą bezpośrednio ich i te lokalne tematy, też to widzimy, są wśród mieszkańców bardzo popularne, chętnie oglądamy, ale mamy też telewizję tutaj lokalną, prawda, gdzie, gdzie niektóre miasta, nawet większe że takie telewizji nie mają. Jest do tego oczywiście prasa, także ja myślę, że, że jest ok, jest dla każdego, myślę, coś tutaj dobrego. Najważniejsze, że mamy ten potencjał do tego, by mieszkańców o sprawach lokalnych tutaj w różny sposób informować. Jasne, to były pytania, że tak powiem, rozgrzewkowe. Jestem osobą młodą i też te kwestie młodzieży w naszym mieście są ważne i też chciałbym o nich porozmawiać, ale na początku chciałbym zapytać Pana, jak to było u Pana? Jak wyglądało Pana dzieciństwo, jak wyglądała Pana młodość? Jak Pan te czasy wspomina? Bardzo dobrze. No, byłem tutaj uczniem kaliskich szkół. Chodziłem najpierw do szkoły podstawowej numer 8, później zostaliśmy przeniesieni jako taka grupa sportowa do tworzącej się wtedy klasy sportowej w szkole podstawowej numer 18. Także jeżeli chodzi o podstawówkę, to na pewno dużo sportu, bo po dwie godziny w WFU dziennie mieliśmy. Z tego co pamiętam, chyba tam był jeden dzień przerwy w trakcie tygodnia. Także ten sport zawsze w moim życiu gdzieś tam był obecny, ale oczywiście oprócz tego trzeba było się uczyć, a ja z nauką nigdy też za bardzo nie miałem dużego problemu, także uczyłem się dobrze z zachowaniem, jak tu u chłopaka. Był pani bywa, dzieciakiem? Bywa różnie, raz byłem bardziej grzeczny, raz byłem mniej grzeczny, myślę, że to jest takie dosyć normalne. Później chodziłem tutaj do liceum trzeciego, także bardzo też fajnie ten, ten okres wspominam, no i później wyjechałem na studia do Poznania. Nie było mnie tu w Kaliszu pewnie 7-8 lat, no i, i wróciłem, bo stwierdziłem, że Kalisz jest takim miastem, w którym ja chciałbym mimo wszystko żyć i tutaj się rozwijać. Wiadomo, że też miałem tutaj do czego wracać, no bo, bo byli rodzice, prawda, i, i, i cała rodzina, ale też znajomi. Dla mnie nie bez znaczenia jest też to otoczenie, które tutaj człowiek zna i w którym wyrastał. Także ten powrót był dla mnie bardzo tutaj naturalny. Miałem tutaj wielu znajomych, którzy podobnie zrobili też. Mieliśmy taką fajną, można powiedzieć, paczkę znajomych, bo wiadomo, że samą pracą, jakby człowiek żyje, też należy robić coś w wolnym czasie. Ja wtedy zaangażowałem się chociażby w działalność Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego, którego byłem wiceprezesem i rozwijaliśmy jakby tutaj w Kaliszu amatorski tenis bardzo trudnych trudnych można powiedzieć czasach mieliśmy problem z obiektem, mnóstwo ludzi chciało grać w tenisa, tenis kojarzy się raczej z takim sportem elitarnym, natomiast tak naprawdę nie jest mnóstwo takich, można powiedzieć, normalnych ludzi w Kaliszu tenis wtedy uprawiało, poznałem tam wielu fantastycznych. Ludzi starszych ode mnie też często, no i, i tworzyliśmy, układaliśmy te rozgrywki tutaj w tej chwili. Myślę, że w takich zorganizowanych, amatorskich rozgrywkach w Kaliszu gra na pewno my ponad 100 osób. Jak zaczynaliśmy, było to pewnie ze 20, powstało trochę obiektów, także, także tam sobie działaliśmy, turnieje, tam różne rzeczy oczywiście. Tak to wyglądało. No i w pewnym momencie rzeczywiście pojawił się taki pomysł, żebym wystartował na prezydenta Kalisza. No właśnie tutaj wejdę panu w słowo. Czy już w młodości, gdy miał pan 11 lat, myślał pan o tym, że może zostanę prezydentem miasta Kalisza? Wie pan co? Jak czasami o tym myślę, to gdzieś rzeczywiście miałem w głowie coś takiego, ale, ale to jakby wynikało. Zawsze z tego, że ja chciałam pracować jakby dla miasta, w mieście. Między innymi dlatego też poszedłem na takie studia, jakie poszedłem. Architektura to przecież nie tylko budynki, ale, ale też gospodarka przestrzenna, urbanistyka. Ja dyplom robiłem z urbanistyki, czyli można powiedzieć z projektowania. Miałem, ja pamiętam pracę dyplomową, która nazywała się rewitalizacja centrum miasta Pniew ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy dla osób starszych i niepełnosprawnych. Także można powiedzieć, że już nie wiem ile, ale to pewnie za 20 lat temu musiałbym to szybko przeliczyć. Już wtedy pojawiały się tematy rewitalizacji potrzeb osób starszych i yy, chociażby dzisiaj mam okazję, yy, że tak powiem, wyjść jakby z tylko z projektów i z jakichś tam tworzenia, prawda, koncepcji, tylko to po prostu tutaj realnie realizować. I dlatego to był jakby taki wewnętrzny imperatyw, również do tego, by, by pracować dla ludzi, trochę pomagać. Zawsze mnie to bardziej interesowało niż powiedzmy jakaś tam działalność komercyjna, taka typowo stricte zarobkowa. I, i, I myślę, że po prostu jak się takiego, takie coś to ma, to po, po prostu człowieka prędzej czy później gdzieś tam e, jakieś obowiązki e, wezwą. Dlatego ja się bardzo cieszyłem, że miałem okazję wystartować. Ja wcześniej startowałem do e, Rady Miasta Kalisza, jak pamię, pamiętamy wtedy, e, można powiedzieć, Janusz Pęcher startował na prezydenta i tym prezydentem nie został. Nasz komitet hmm. wprowadził tylko jednego radnego. Także można powiedzieć, że moja taka przygoda tutaj z Radą Miasta Kalisza to zaczęła się od takiej porażki, ale ja się nie zniechęciłem i po czterech, Latach wróciłem już jako kandydat na prezydenta. Zrobiliśmy fantastyczną, dzisiaj, jak sobie przypominam, też trochę taką partyzancką kampanię wyborczą, też opartą o mediach społecznościowych. One wcześniej już były popularne, ale jeszcze nie aż tak i nie odgrywały takiej roli jak dzisiaj, ale stwierdziłem, że jako taki młody dynamiczny kandydat to muszę wykorzystać jakby dobrze to, to narzędzie I, i, i tak się stało. Myślę, że wtedy absolutnie przecieraliśmy szlaki na pewno tutaj w Kaliszu. Oczywiście nie było to coś, co jakby przeważyło szale, tak? ale było jednym z, takim, z takich jakby narzędzi, instrumentów, które pozwoliły nam jakby tutaj się rozbujać, tak. mówiąc kolokwialnie. Urodził pan się w Poznaniu, taka informacja widnieje. Nie myślał Pan o tym, żeby tam się zakotwiczyć, czy to przywiązanie do Kalisza jednak było mocniejsze i e, chciał tutaj pan spędzić właśnie tą młodość i no, wyciągnąć ten Kalisz na, na salony? Ja się na, u, urodziłem w Poznaniu, ponieważ moja mama tam pojechała do szpitala rodzi ze względów tam powiedzmy hmm. y, 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 takich medycznych też trochę, także. Pamiętam, profesor Pisarski odbierał ten poród już tutaj też zasłużony również dla Kalisza. Natomiast tak jak mówię, pojechałem i szybko wróciłem, bo już pewnie po, po, po kilku dniach mnie tutaj rodzice do Kalisza przywieźli. Ja byłem całe życie, moja cała rodzina i, i ojca i, i, i mamy jest związana tutaj od kilku pokoleń z Kaliszem, także to tylko jest w tej chwili adres wynikający. Rzeczywiście z, z miejsca urodzin. No, i tak jak mówię, ja Poznań znam doskonale. W Poznaniu mieszka mój brat, założył tam rodzinę. Studiowałem, mam tam wielu znajomych, nie tylko ze studiów, ale ale również z innych jakby tutaj można powiedzieć działalności swoich. Także Poznań lubię tak samo jak lubię Wrocław, mm. lubię Łódź, lubię, lubię Warszawę. Wyjeżdżam często do tych różnych miast i, i lubię sobie porównywać i za każdym razem jak wjeżdżam do Kalisza to stwierdzam, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I mamy naprawdę fajne miasto. Nawet tak wizualnie ono, ono naprawdę nie odbiega. Myślę, że w niektórych w momentach powiedzmy no, no, no przewyższa i myślę, że takie wyjazdy one też dużo dają i pozwalają trochę zmienić perspektywę i też później na koniec po prostu docenić to miejsce, w którym tutaj mieszkamy. Tak, na pewno możemy docenić to, że rewitalizacja głównego rynku poszła sprawniej niż w naszym sąsiednim. Mieście w Poznaniu, mogliby się od pana tutaj czegoś nauczyć włodarze miasta. Ale chciałbym zapytać o kwestię też rodziców. Jakie oni wartości u pana zaszczepili, że no jest pan w tym miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy, czyli Urząd Prezydenta Miasta? Yy, to znaczy tak, no, mój ojciec jest osobą bardzo pracowitą, zawsze też tą jakby taką rzetelność, jest inżynierem yy, budownictwa, także przekazywał mi, yy, że tak powiem, kult, cool, takie trochę też, też pracy, też dużo pracował ja od samego początku też większość można powiedzieć takich swoich realizacji, czy tej aktywności takiej zawodowej, to bardzo często było na rzecz właśnie samorządów tutaj lokalnych i, i Kalisza, ale również tych miejscowości położonych wokół. Także ja nawet będąc architektem miał ca miałem cały czas kontakt jakby z tym procesem takim inwestycyjnym, który dotyczył samorządu i rozmawiałem z burmistrzami, rozmawiałem z radnymi, znam doskonale te mechanizmy wszystkie budżetowe, które jakby stoją za każdą inwestycją. Można powiedzieć, ja poznałem to wszystko jakby od tej trochę drugiej strony, co, co również mi pomaga tutaj w pracy, ale wracając do rodziców, to mówię, no ja miałem bardzo ciepły, fantastyczny yy, dom, yy, także rodzice zawsze dbali o to, yy, żebyśmy tam się dobrze uczyli, mama zawsze na to też zwracała. Um, 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 uwagę i, i, i mu, mogę tu tylko, yy, że tak powiem, mówić w samych yy, superlatywach do dzisiaj, rodzice są dla mnie dużym Wsparciem na co dzień z ojcem też konsultuję różne rzeczy, że są teraz też zdecydował się na start tutaj w wyborach do Rady Miasta. Chciał mnie tym swoim startem, też trochę tutaj w śródmieściu wesprzeć. Także cały czas czuję wsparcie, mam z nimi ciągły kontakt, no i też cieszę się, że mogę żyć w mieście, tak? I swoim rodzinnym i mieć kontakt z rodzicami. Wiem, że wiele osób wyjeżdżając z Kalisza tak, takiego kontaktu nie ma, nie ma komfortu, że mogą wychowywać swoje dzieci również blisko dziadków, że dziadkowie są też zawsze w stanie pomóc mi przy mojej córce, jak była jeszcze malutka, dziadkowie też bardzo pomagali, to było też bardzo takie, można powiedzieć, rozwiązanie, które, które daje na co dzień dużo, dużo komfortu, myślę, że każdej rodzinie młodej, nie muszę tego tłumaczyć, co to jest mieć dziadków na wyciągnięcie ręki w pełni dyspozycyjnych, kochających. Tamte swoje wnuczęta i, i mogących pomóc w każdej sytuacji. Jasne. To zadam panu takie pytanie: co by pan z obecną wiedzą powiedział osiemnastoletniemu Krystianowi? Ja myślę, że nie wiem, czy coś bym powiedział. Ja raczej nie jestem taką osobą, która chciałaby kogokolwiek pouczać myślę że jakieś tam błędy jako jak każdy młody człowiek gdzieś tam w życiu zostały popełnione natomiast tak na dobrą sprawę w tym momencie raczej bym się niczego bym nie żałował rzeczywiście to jest coś w tym że mamy jedno życie i, i powinniśmy się starać przeżyć życie rzeczywiście przede wszystkim w zgodzie ze sobą ale też nie bać się różnych wyznań wyz, wyzwań I, i to byłaby może taka e, taka rada żeby nic nie zmieniać pamiętać o, o, o tych jakby wartościach tak bo jeżeli mamy wartości w sobie, to myślę, że w każdym działaniu, nawet jeżeli ono jest czasami trochę kontrowersyjne, czy też nie wszyscy się z nim zgadzają, to, to będąc będą zgodzie z tymi swoimi wartościami, jesteśmy przekonani, że, że działamy dobrze i, i, i powiedzmy, możemy sobie ten, ten kierunek jakby tutaj wyznaczać w oparciu o tę podstawę. No właśnie. Wartości w polityce, one czasami trochę nikną, czasami muszą się też przedefiniować. Ostatnio głośnym tematem była wypowiedź pana kontrkandydata, pana Piotra Uszczykiewicza, który w swojej audycji adrio, radiowej wspominał o tym, że został pan nakryty w politycznej sypialni z pisem. Potem pan odpowiadał o, o tym, że no sam pan senator Janusz Pęcherz, były prezydent miasta, do tej sypialni politycznej pana doku, wprowadził. Tak, że tak powiem, dokładnie, dokładnie tak było. Tak, co, co to za polityczna orgia się odbywała w, te, w tej sypialni z pisowcami? Że tak to ujmę? Ja myślę, że do, do, do żadnej orgi y, na szczęście y, nie doszło. Y, natomiast rzeczywiście było tak, szanowni państwo, że y, ja do drugiej tury wyborów na prezydenta Kalisza wszedłem dosyć niespodziewanie z Dariuszem Grodzińskim. W związku z tym, Mimo, że mieliśmy taki wstępny, można powiedzieć, trochę pacto nieagresji w tej pierwszej turze, mimo że, mimo, że platforma już wtedy mnie, mnie bardzo atakowała również na tym, w, tym, w tym pierwszym jakby w pierwszym podejściu, tak? no jakoś tam próbowali neutralizować to zagrożenie, które w ich ocenie mogłem jakieś tam stwarzać. No to w momencie, kiedy weszliśmy do długiej ludnej tury, to można powiedzieć, że, że wtedy już jakby całą parą na mnie platforma ruszyła. My za bardzo nie, nie, nie musieliśmy co, co robić, za dużo nie musieliśmy robić. Zdawaliśmy sobie sprawę, że, że raczej ta, te głosy, których ja nie dostałem w pierwszej, którzy raczej przepłyną do mnie chociażby ze względu na, na że tak powiem i osobę kontrkandydata, ale również jakby organizację, którą, którą reprezentuję. Widząc, że tą pierwszą turę mieliśmy wygraną, spokojnie czekaliśmy na po prostu taki naturalny przepływ głosów i tak to się później ułożyło również w Radzie Miasta Kalisza. Platforma, można powiedzieć, troszkę była obrażona na mieszkańców i, i na te wyniki, i na to wszystko, co tam się w tej drugiej turze wydarzyło. Ja tylko przypomnę, że, że przeciwko mnie to skoncentrował się cały aparat partyjny, bo pana Darka Grucińskiego momentalnie poparła Karolina Pawliczak, z którą miał jeszcze dwa tygodnie wcześniej rozprawę sądową, ma jakieś tam zniesławienie, strasznie tam się szarpali. Poparł i Zbigniew Maj, i już nie pamiętam kto w tej chwili jeszcze, natomiast no, mieszkańcy jakby nie uwierzyli w ten, w ten, ten szybki taki alians i, i zagłosowali na osobę um, niezależną. Ja uważam, że to jest um, wielka zaleta tych bezpartyjnych takich um, niezwiązanych z żadną organizacją prezydentów, że, że oni nie muszą obawiać się tego, że zadzwoni telefon od partyjnego zwierzchnika, na przykład posła, tak, czy też szefa regionu z jakimś tam konkretnym poleceniem. Ja nie miałem nigdy takiego telefonu i, i można powiedzieć, że wszystkie decyzje, które były podejmowane przez nas tutaj w Kaliszu były niezależne. Natomiast wracając jakby do tej, do, do tej sytuacji jakby z początku kadencji, no to trzeba było w miarę spokojnie ułożyć pracę, pracę, Rady Miasta. Ja przypomnę tylko, że ja wygrałem wybory prezydenckie, natomiast mój klub, czyli w Radzie Miasta, wynosił tylko pięciu radnych. Zajęliśmy trzecie miejsce, mimo że te wyniki były spłaszczone, bo Platforma miała chyba 23% do Rady Miasta. My mieliśmy 20, chyba coś tam ale przez tą metodę Donta to dało takie do, do, dosyć duże dysproporcje jeżeli chodzi o liczbę m, radnych w związku z tym my można powiedzieć mając w radzie trzecie miejsce i tak uważam, że bardzo dobrze rozpro, rozprowadziliśmy jakby tą grę mając również na koniec przewodniczącego Rady Miasta Janusza Pęcherza, bo o tym zapominamy, że tak się właśnie stało. Janusz Pęcherz startował na przewodniczącego Rady Miasta w kontrze do Dariusza Grodzińskiego i jego koledzy, wszyscy partyjni, wyszli. Ja pamiętam tę minę pana Pęcherza, jak zniesmaczeni byli wszyscy radni, również samorządnego Kalisza, jak pan Kołaciński, chyba który, że tak powiem, przedstawiał kandydaturę Dariusza Grodzińskiego. No z pana um, Janusza Pęcherza prezydenta trzech kadencji miasta Kalisza, który współpracował z platformą i, i, i z platformą można powiedzieć przez cztery lata rządzili, no, został tam można powiedzieć, zjechany równiutko, tak? Kosztem właśnie też nie, nie jakiejś tam wielkiej osobowości, tu samorządowej, tylko Darka Grodzińskiego, który u Janusza Pęcherza wszystkiego się uczył, bo był jego wiceprezydentem. Także była to bardzo niesmaczna, nie, niesmaczna taka sytuacja, i wtedy właśnie głosami samorządnego Kalisza i Wszystko dla Kalisza, czyli tych dwóch moich stowarzyszeń, które, znaczy nie moich, tylko można powiedzieć w Radzie Miasta, które mnie popierały oraz głosami Prawa i Sprawiedliwości, które przesądziły. Pan Pęcherz został przewodniczący miasta Kalisza i w ten sposób funkcjonował w tej Radzie. Już nie pamiętam w tej chwili czy rok czasu i później później pojawił się ten pomysł, że pan Janusz Pęcherz chciał wystartować do, do Senatu, gdzie Generalnie oczywiście miał takie prawo, natomiast z mojego punktu widzenia jako prezydenta miasta Kalisza to mi niesamowicie konflikt, można powiedzieć, komplikowało sytuację w Radzie Miasta, ponieważ znowu staliśmy przed problemem, kto ma zostać tym przewodniczącym. Oni wszyscy trochę już, można to powiedzieć, te wszystkie kluby trochę okrzepły i, i, i też już nie tak łatwo było załatwić sobie, że tak powiem, dla... Stowarzyszenia swojego przewodniczącego Rady, Swojego Przewodniczącego Rady Miasta, natomiast przewodniczący Rady Miasta jest bardzo istotny z mojego punktu widzenia, ponieważ jest to osoba, która można powiedzieć, organizuje pracę. Rady Miasta na co dzień i gdyby była to osoba, do, do której ja w pewnym sensie też nie miałbym jakiegoś zaufania, tak, czy miałbym może jakieś podejrzenia, że może on prowadzić jakąś tam swoją grę, później rozgrywać tam różne rzeczy, no to myślę, że też byłoby niedobre. Ja uważam, że decyzja, żeby Przewodniczącym Rady Miasta został Tadeusz Skarżyński, osoba młoda, bardzo taka spokojna, raczej no, wyważona, prowadząca myślę, że przez y, y, tych pięć lat y, Radę Miasta y, bardzo dobrze. To też spowodowało, że my mogliśmy zrobić tyle, ile zrobiliśmy, bo po prostu nie było problemów, a Rada Miasta nie przeszkadzała, mimo że tam takie zakusy ze strony Platformy Obywatelskiej, a później Platformy Obywatelskiej i Trzeciej Drogi były. To, to przez wszystkie Rafy przepłynęliśmy i nie było żadnego takiego momentu, który można by powiedzieć, jakieś nam nam szkody przyniósł tutaj dla miasta, a ja przypomnę tylko, jak, wyglądały, jak wyglądała współpraca chociażby pana Grzegorza Sapińskiego z poprzednią radą, gdzie praktycznie Rada nie zgadzała się na nic i, i można powiedzieć, że on jako prezydent miał Praktycznie związane ręce i nie mógł nic zrobić, i, i, i wszyscy wiemy, jakim to się wynikiem później dla niego skończyło. Mhm. To zapytam, która kampania jest bardziej wymagająca? Ta, w której ubiegał się Pan o fotel prezydenta miasta Kalisza, czy ta obecna, w której ubiega się Pan o reelekcję? Ja myślę, że one są oczywiście różne. Tamta była trudna ze względu na to, że musieliśmy też walczyć trochę o rozpoznawalność, tak było dziesięciu kandydatów. Ja tylko przypomnę, że naprawdę tamta dynamika była dużo większa niż jest chociażby teraz, tak jak ja na to, na to patrzę. Było jakby takie przeświadczenie wśród wszystkich kandydatów, że ten fotel jest do wzięcia, bo wszyscy oceniali tą prezydenturę Grzegorza Sapińskiego dosyć, dosyć krytycznie. Nie miał on dużego tutaj poparcia, nie miał zaplecza. Bo to całe zaplecze, można powiedzieć, które on miał, go zostawiła. W związku z tym on też, można powiedzieć, klecił taką, taką platformę swoją jakby przed samymi wyborami. A to już jakby z samego założenia jest niedobre, bo ci ludzie, tacy przypadkowi, to oni nie będą pracować, to nie ma odpowiedzi. Takiej dynamiki i dlatego, tak jak mówię, no tam się każdemu, że tak powiem, wydawało, że, że może ten fotel, fotel, że tak powiem, przejąć. W tej chwili jest trochę inaczej, mam wrażenie, jeżeli chodzi o mnie, no to wiadomo, że ja startuję trochę z innej pozycji. Ja do tej kampanii prezydenckiej podchodzę bardzo spokojnie, ponieważ mam wrażenie dobrze przepracowanych pięciu i pół lat, także ja idę z konkretnymi rzeczami, które przede wszystkim obiecałem. W poprzedniej kadencji i zrealizowałem. Mało tego zrobiliśmy też trochę innych rzeczy, dużo innych rzeczy, które, które wynik wynikały jakby z tej tutaj takiej pracy i, i z naszego podejścia, ale również z możliwości jakby pozyskiwania środków, tak, bo tego wszystkiego nie mogliśmy zakładać pięć lat temu. Także dla mnie ta kampania jest bardzo spokojna. Jeżeli chodzi o, o kontrkandydatów, to również widzę, że. Oni jakby tak no, no, no spokojnie podchodzą. Nie, A czuje pan czuję, ich nacisk? Nie czuję tu żadnego oddechu jakby na plecach. Także zobaczymy, bo wiem, że są tam planowane jakieś tutaj wydarzenia jeszcze w tej końcówce kampanii. Myślę, że dopiero wchodzimy w taki, w taki okres jakby ten najbardziej intensywny. On będzie trochę też zakłócony przez święta, jak wiadomo, święta rodzinne, no to, to ludzie też za bardzo o takich rzeczach nie myślą. Także, no tak jak mówię, no myślę, że tutaj moi kontrkandydaci mają dużo większy problem niż ja w tej chwili, żeby ze swoim przekazem um, dotrzeć, zwłaszcza, że część z tych osób jakby neguje te nasze osiągnięcia, w związku z tym muszą tu na siłę udowadniać, że, że w Kaliszu jest wszystko źle i się nic nie udało zrobić i trzeba zmienić prezydenta a my mówimy, że Kalisz potrzebuje dobrej kontynuacji, potrzebuje przyspieszenia w tej chwili po nadrobieniu tych strat za, po moich poprzednikach i myślę, że to jest takie dosyć naturalne, a to, co najważniejsze, to... Ja staram się być naprawdę na co dzień normalnym człowiekiem. Ja w tym mieście żyję. Chodzę tu normalnie do sklepów, chodzę tutaj ulicami, jeżdżę na rowerze. Mam kontakt z mieszkańcami taki sam, albo nawet jeszcze lepszy ze względu na to, że, że pracuję to wykorzystuję, niż miałem, będąc sobie tam architektem i siedząc przy biurku i, i, i projektując, prawda? Także ja z tego korzystam i wiem, jakie jest odzew mieszkańców, wiem, że czuję ich wsparcie. I oczywiście nigdy nie jest tak, że my będziemy w stanie wszystkich do siebie przekonać. No bo chociażby z, z, z tej rozbieżności jakby interesów, no to część ludzi po prostu na mnie y, nie zagłosuje. Natomiast jestem przekonany, że normalnych mieszkańców Kalisza, którzy sobie tutaj chodzą po tym mieście, widzą co było, ile było niezrobione, a ile nam się udało zrobić, to ja wiem, że tych mieszkańców mam, y, mam za sobą, dostaję bardzo dużo takich ciepłych też jakby wyrazów wsparcia, czy to telefonicznie, czy też bezpośrednio, czy też tam na tym naszych profilach społecznościowych. No ci mieszkańcy bardzo żywo reagują. Też widzę jak mnie bronią w przypadku różnego rodzaju ataków. Tak, my nie musimy, że tak powiem, tu w żaden sposób reagować, ponieważ jeżeli jest sytuacja, że ktoś tam mnie atakuje bezpodstawnie, to, to mieszkańcy sami są w stanie mnie obronić. Za to im dziękuję. I tak jak mówię, no, patrzymy spokojnie, czekamy na 7 kwietnia. Ja cały czas powtarzam, że bardzo ważne jest, żeby wszyscy poszli do wyborów, ponieważ na pewno do wyborów pójdzie kto? No, pójdą te zmobilizowane elektoraty partyjne. Tak? Czyli ktoś, jeżeli tam można powiedzieć, ja tak oczywiście żartobliwie, ale rozumiem, że taka jest też formuła tego. Tego programu pójdzie platforma, czyli cała rodzina, tak platformy, ciocia, babcia, wujek, tak samo pewnie z pisem też pójdą wszyscy radni, wszyscy tutaj działacze plus rodziny. Natomiast ale myśli pan, muszą pójść też wszyscy normalni mieszkańcy, którzy, którzy stwierdzą, że, że w ostatnich latach dobrze się działo i warto na prezydenta zagłosować. Ale myśli pan, że ta polityka lokalna tak samo polaryzuje jak ta polityka ogólnopolska? Że e, ten betonowy elektorat e, Platformy czy PiSu e, tak samo angażuje się w wybory lokalne przy wyborze prezydenta czy radnych miasta Ja uważam, że PiS i Platforma ma betonowy ten taki można powiedzieć elektorat taki najbardziej stały w Kaliszu na poziomie 20%. Jeden i drugi. Myślę, że takie wyniki te partie dostaną do rady miasta. Myślę, że będzie ciężko tu którejś z tych partii, yy, że tak powiem, zwiększyć jakby tę pulę. Oczywiście tutaj taką małą zagadką jest trzecia droga, bo można powiedzieć, że w tych wyborach samorządowych to tą trzecią drogą to są ruchy samorządowe, prawda? I ludzie, jeżeli nie chcą głosować na platformy, nie chcą głosować na PIS, to w większości głosują na ruchy samorządowe, a tym ruchem samorządowym największym w Kaliszu jesteśmy my, nie jesteśmy związani z żadną partią, mimo że są tam różne próby przyklejania. To wystarczy spojrzeć u nas na listę, że na listach są ludzie o, o, o poglądach, można powiedzieć, reprezentujących cały spektrum tutaj tego politycznego, że tak powiem, sporu. Bo Wybory samorządowe to nie są odrobienia polityki. Rada Miasta to nie jest Sejm, tylko Rada Miasta to są radni, którzy mają decydować o tym, który chodnik zrobić, którą drogę wybudować, a nie o tym, żeby tutaj się przepychać. A ja, to jest jakby wielka może nie tragedia, bo też nie chciałbym używać takich słów, ale myślę, że to jest po prostu. Dla mnie to to jest, o, ja powiem tak, dla mnie to jest śmieszne. Jak ktoś jest radnym i próbuje z siebie tutaj robić jakiegoś, nie wiem, posła, jakiegoś tutaj wielkiego mówcę i, i, i wkręcać na siłę te tematy z polityki ogólnopolskiej do, do poziomu Rady Miasta, gdzie tak jak mówię, no, spotykamy się co miesiąc, rozmawiamy o budżecie, o konkretnych, o konkretnych inwestycjach i tu nie trzeba naprawdę się kłócić i proszę mi wierzyć. W wielu miastach jest tak, że radni platformy potrafią współpracować z, z radnymi PIS-u. Natomiast u nas trochę jest tak w Kaliszu, że jedni dla drugich są trendowaci i ten podział jest zarysowany bardzo mocno. I tu jest właśnie przestrzeń, tu jest pole do popisu dla nas, ponieważ my nie patrzymy na to, kto jaki reprezentuje sztandar. Jaki ma szyld, tylko to, czy chce pracować, czy nie. Jeżeli taka wola po jego stronie jest, słuchajcie, działamy, co tu trzeba robić, będziemy wam pomagać i będziemy wam przeszkadzać nawet czasami, jeżeli my się z tym nie zgadzamy, no to dobra, przymykamy oko. Prezydent ma w sumie ten największy mandat do tego, żeby, że tak powiem, ten, ten kierunek wyznaczać, no to, no to jedziemy, jedziemy z wami. A jeżeli ktoś ma że tak powiem, pomysł na swoją obecność w Radzie Miasta, która ma polegać tylko na przeszkadzaniu, a tak niestety kilku radnych robiło, że wręcz no, próbowali wywrócić tą, tą łódkę, tak? ją rozbujać, żeby wywrócić albo żeby włożyć e kij w szprychy roweru, żeby ten rower też, można powiedzieć, się wywrócił. A ja jak najbardziej przy tym upadku poturbował, no bo oni wych wychodzili z założenia, że im gorzej, e tym lepiej, a na tym traci. Przede wszystkim, przede wszystkim miasto. Także spokojnie. Chciałem zapytać Pana, czym jest dla Pana prezydentura, ale to pytanie byłoby zbyt proste. Dlatego zapytam, co Pana stresuje, denerwuje, a czasem martwi w Pana pracy? Ja myślę tak, no ja jestem w ogóle, tak raczej podchodzę y, troszkę optymistycznie do, do, do rozwiązywania pewnych kwestii, także to na pewno to podejście mi, mi, mi pomaga, że zawsze staram się y, rozwiązywać to, co tam powiedzmy na, y, przynosi nam tutaj życie. Tych problemów jest y, pewnie co tydzień tutaj po kilka do, y, do hmm. rozwiązania. Na jedne mamy wpływ większy, na drugie mniejszy, natomiast co mnie denerwuje? No, tak ja, ja myślę, że, że na pewno to jest ta, ta, ta kwestia tej, tej wprowadzania tej polityki, sprowadzania tutaj spraw miejskich do do tego, tego takiego po, podziału i tej wojny polsko-polskiej, o której wszyscy wiemy i której mamy wszyscy dosyć. To jest na pewno jedna sprawa. Druga sprawa to, to również polityczne takie wykorzystywanie różnych kwestii i odwracanie kota ogonem i, i po prostu też opowiadanie ludziom po prostu głupot, jakichś tam yy, takich bajeczek. Które mają na celu stwarzanie takich jakby atmosfery, czy wrażenia, że coś jest nie tak w urzędzie, że ktoś coś kombinuje. Szanowni Państwo, ja przed podjęciem każdej decyzji w mieście ta decyzja jest przygotowywana od tego, powiedzmy, niższego szczebla, tak, coraz wyżej, coraz wyżej jest później naczelnik, wiceprezydent, to jest wszystko po kilka razy sprawdzane i oczywiście pewnie zdarzą się czasami jakieś nieprawidłowości, czy coś jest gdzieś tam jakoś tam zrobione nie tak, jak trzeba, bo nie myli się tylko ten, co nikt nie robi. Natomiast proszę mi wierzyć, Szanowni Państwo, że wszystko jest sprawdzane i naprawdę, nawet jeżeli załóżmy, jest prezydent, który chciałby zrobić coś niezgodnie z przepisami, to będzie miał duży problem, żeby, żeby że tak powiem, takie pismo czy taką decyzję dostać przygotowaną od swoich, że tak powiem, pracowników. Także ten mechanizm tutaj działa idealnie i, i próba stwarzania właśnie wrażenia, że gdzieś tam były jakieś, a to też bardzo często, często że tak powiem, dochodzi. I, a tak, panie redaktorze, to naprawdę jest mało rzeczy, które mogą mnie wytrącić z takiej równowagi i, i, i takiego spokoju. Także no, no nie chciałbym tutaj... Ale to wynika ze słabości, czy suplementuje Może pan jakieś się jakoś i, i tak raczej ten spokój ducha jest zachowywany? Jak to, nie, czy już po prostu wypracowana... wynika, wynika z tego wynika z tego, że, że, że po prostu no, takie mam podejście do życia. No, no, ja się nie stresuję rzeczami, na które nie mam wpływu. No, stwierdzam, że to jest gdzieś tam powiedzmy obok i, i bez sensu się tym przejmować. No, już w ogóle bez sensu jest przejmować się jakimś hejtem, zwłaszcza kiedy jest on na przykład nakręcany z jakichś tam lewych kąt, prawda, i wszyscy, ja doskonale wiem, kto, kto to inspiruje, kto to kto te komentarze pisze i w jakim celu, także no to, Śledzi pan no, no. krytykę kaliską, ten profil, który Czasami potrafi punktować tak. czy pana, czy może też pana kolegów. To znaczy jakichś... ja myślę, że przecież ja, ja wiemy doskonale, kto ten profil prowadzi, zresztą tam chyba jakąś tam jedną sprawkę. W sądzie z nimi wygraliśmy. Pan musiał Norbert tutaj nas przepraszać. Natomiast to jest ewidentny profil, który jest stworzony tylko i wyłącznie do ataku na mnie. Tam oczywiście czasami komuś też tam się dostanie. Chyba pani Karoliny Pawliczak, nie lubią ją, Pomidorem nazywają. Ale to świadczy też o tym, kto, kto tym steruje, kto to, że tak powiem, inicjuje i kto tam wspiera ten profil, no bo przecież pewnie na koniec oni też za darmo tego nie robią jakoś. Jasne, może teraz przejdźmy do tematu naszej kochanej młodzieży. Jest, jest generalnie w postulatach młodzieży, oni tego chcą, oni tego wymagają jakieś wygospodarowanie terenu pod plener, idąc w ślady może warty, czy może schodków, lub Wyspy Słodowej we Wrocławiu. Czy w Kaliszu są możliwości na to, żeby taki plener wygospodarować, żeby młodzi na otwartej przestrzeni mogli przyjść, otworzyć piwo i nie martwić się o to, że zaraz przejdzie policja i ktoś ich spisze? Panie redaktorze, ja na przykład tam te, te bulwary, chociażby nadwarciarskie w, w Poznaniu doskonale znam, ponieważ też tam niejednokrotnie byłem i też mogłem tam się spotkać ze studentami tutaj, kaliskimi naszymi, którzy tam gdzieś tam sobie studiują. Też miałem dużo ciepłych, fajnych takich rozmów. To jest rzeczywiście fantastyczne miejsce, natomiast ono jest, można powiedzieć, nie ma miejsca jakby bez miejsca. Tak? Czyli tam są te, te, te szerokie bulwary, warta jest zupełnie e, inną rzeką niż, niż jest prosna i nawet gdybyśmy mieli dzisiaj wskazać takie miejsce przy rzece, to byłoby ciężko, bo byśmy go nie znaleźli, ewentualnie można myśleć tam o tym mieście, miejscu tam. Na przykład przy moście kolejowym. Tam jest taka fajna polana, która idealnie nadaje się do zagospodarowania na jakąś plażę, czy na tego typu rzeczy, i o tym też myślimy. Natomiast najpierw byśmy musieli tam zrobić kładkę rowerową, która, która połączy tam te, te dwie strony rzeki, chociażby dlatego, żeby tam ludzie nie musieli chodzić tym mostem kolejowym, bo to generowałoby różne takie no, niebezpieczne sytuacje. Także tego typu miejsce przy rzece pewnie byłoby by trudno e, znaleźć, natomiast oczywiście takie miejsca powinny e, powstawać. I teraz, panie redaktorze, ja tylko też przypomnę, że to przecież nie, nie robi miasto, tylko to są mm, y, inicjatywy. Jeżeli ktokolwiek do mnie przyjdzie i powie, panie prezydencie, tu jest takie i takie miejsce, powiedzmy jest działka miejska, my byśmy chcieli tam postawić kontenery, będziemy tutaj działać, to proszę mi wierzyć, że to jest taka osoba, która ma w tym momencie od razu zapalone, zielone światło tutaj w urzędzie i robimy wszystko, żeby im pomóc, tak jak pomagamy każdemu, kto chce to miasto rozruszać, kto chce tu zainwestować. Tak? także. Musimy tutaj jakby rozdzielić te kompetencje i to, co może zrobić prezydent, to, co może zrobić miasto. No bo przecież my oficjalnie tam nie postawimy tych kontenerów, nie zatrudnimy urzędnika, który tam będzie siedział, też nie możemy wydzierżawić, bo my powiedzmy tych problemów takich na co dzień z funkcjonowaniem miasta mamy już naprawdę dużo, że nie jesteśmy też w stanie wszystkim się zająć od razu, a co dopiero dokładać sobie jakby nowych rzeczy. Także tu jest jakby rola. Zachęcania do tego ludzi, którzy chcieliby zrobić to samo, którzy się znają chociażby na tym, jak tam powinno wyglądać. Ale takie miejsca, ja panu powiem, że, że, że powstały chociażby przy akwaparku, tak, jest tam też taki. Budynek w tej chwili, ten tymczasowy, na zasadzie tego kontenera, tak i te meble spalet, i jest wysypana trawa, i to w sezonie funkcjonuje. Tego też nie było, i to też była moja inicjatywa, żeby takie coś tam w tym miejscu przy rzece i przy akwaparku powstało. Także ktokolwiek by teraz wiem, na przykład też. Procedujemy tam różne zgody na takie miejsca właśnie w oparciu o te futraki, żeby tutaj takie na stałe postawić, bo to są też takie rzeczy, które tanim kosztem... Niskim nakładem, a już też jakoś tam angażują mieszkańców i organizują powiedzmy tam tą przestrzeń wokół. Także takie działania będziemy podejmować, natomiast docelowo my chcielibyśmy, żeby takim miejscem, gdzie młodzież może przyjść i poimprezować, jak to pan mówi, spotykać się wspólnie, żeby był główny rynek, który zaraz wypełni się wypełni się. Oby młodzieżą. Oby młodzieżom, ale najpierw musi wypełnić się stolikami, tak i tymi ogródkami takimi, które będą powodowały do tego, bo tu tak na dobrą sprawę uważam, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby sobie przyjść, usiąść i wypić to przysłowiowe piwo. Jak pan redaktor wie, no nie można spożywać piwa w miejscach publicznych, tak i to jest też zawsze problem, czy reagować, czy nie reagować, no bo. Też nie możemy na pewne sprawy przymykać oczu. Trzeba by pewnie tutaj w tym zakresie uchwałę w mieście zmienić, bo to też nie jest tak, że takie miejsca nie generują jakichś tam problemów. Tak? i Także to spokojnie, a docelowo również nowy rynek, tak? który my w tej chwili projektujemy, chcemy ten plac jakby uzbroić jakby w nowe, takie atrakcyjne elementy, które spowodują właśnie, że będzie można tam organizować koncerty, będzie można tam organizować spotkania i to będzie też takie miejsce jakby nakierowane już na te nowe potrzeby naszych mieszkańców. W tej chwili no jest problem z tym, żeby na przykład gdzieś w Kaliszu zrobić koncert na 200-300 osób, prawda? albo to musi być od razu Hala Arena i nie wiadomo ile tych miejsc, co znowuż powoduje, że również ten bilet jest, ma swoją cenę i to powoduje, że nie zawsze, nie zawsze to wszystko się dzieje i to nie, nie zawsze ma sens. Natomiast myślę, że w tej kadencji również dla młodzieży zostało zrobione mnóstwo, chociażby te koncerty, które my organizujemy, na których jest ponad 20 tysięcy młodych ludzi. Oni wcześniej można powiedzieć, że byli... Grupą kompletnie niezauważalną, a w momencie, kiedy pod tą sceną się pojawili, to my mogliśmy zobaczyć, jakich jest wielu, jakich jest dużo, i że jest to rzeczywiście znacząca grupa, o którą po prostu trzeba zadbać. I, i, i to, że my ściągamy im takich artystów, którzy o nich chcą słuchać, które często, jak ja też to widzę, Ściągamy, ogłaszamy, że tam przyjedzie. Powiedzmy teraz pewnie Young Multi chyba ma o, być. Czy to jest oficjalna informacja? I możemy już premierowo ogłosić w naszym odcinku, że w czerwcu główną gwiazdą będzie Young Multi. Tak, oczywiście jest to, jest to już wszystko dopięte, także jeżeli my ogłaszamy taką informację, powiedzmy nawet na Facebooku, to wszyscy się pytają, a kto to jest, za co on śpiewa, prawda? no I to świadczy jakby o tym, że yy, często ludzie po prostu nie interesują się i nie wiedzą, czego słucha młodzież i, i, i tak na dobrą sprawę, co im dać. No, ja nie jestem osobą, która po pierwsze będzie mówiła młodym ludziom, czego mają słuchać, ludzie chcą słuchać czegoś i chcą mieć koncerty, no to nie będziemy im ściągać Majki Jeżowskiej, prawda, czy tam jakichś innych wykonawców, którzy nam się kojarzą z, z, z muzyką młodzieżową, tylko będziemy ściągać tych, których oni sami proponują i których chcą słuchać, tak? I, I tak będziemy zawsze robić i z tego co wiem, bo ja mam też kolegów tam w tym, w, tym, w tym świecie takim artystycznym, to o Kaliszu naprawdę mówi się już również wśród tych wykonawców bardzo dobrze, że są dobre koncerty, że jest dużo ludzi, bo proszę mi wierzyć, nie każdy artysta ma tak na co dzień szansę zagrać przed 20-30 tysięczną publicznością. No wiadomo, że można tam na Torwarze czy gdzieś tam organizować te koncerty, wtedy jest dużo ludzi, jeszcze więcej pewnie, ale to są, to są ci najlepsi, a oni często, ci artyści jeżdżą, to są imprezy często biletowane i tych ludzi jest po prostu mniej także dla nich możliwość zagrania tu w Kaliszu przed 20-30 tysięczną publicznością to jest również wydarzenie. Wszyscy sobie robią zdjęcia. Wszyscy to skrupulatnie dokumentują, ponieważ jest to no, wydarzenie również dla tych młodych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają i grają. Nie mówiąc już o tych, którzy mogą swojego idola zobaczyć nie w telefonie, tak, a, a na scenie. No właśnie, tak jak pan mówi, Kalisz... Y staje się powoli miastem możliwości, ale jak kompleksowo sprawić, żeby ta perspektywiczna młodzież, przyszli studenci, chcieli zostawać w Kaliszu, a nie wyjeżdżali do Poznania, Wrocławia, Warszawy czy Łodzi. Żeby taki ktoś, kto mieszka w Miliczu, w Turku, chciał przyjechać do Kalisza na studia, tutaj związać swoją przyszłość z nauką choćby. A później może z przyszłą no, przede pracą. Wszystkim, przede wszystkim musi być oferta ta dobra studiów. tak I to jest też to coś, co wydarzyło się, można powiedzieć, w przeciągu tych ostatnich tutaj lat. Ja od samego początku wspiera... wspierałem powstanie. Uniwersytetu Kaliskiego. Zaczynaliśmy jak była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, później powstała Akademia Kaliska, w tej chwili jest uniwersytet, uniwersytet, który szkoli na kierunku medycznym, ale również na, na prawie, także to, to są rzeczy, które 3 4 lata temu były nie do pomyślenia. Ja pamiętam jak Pan Rektor Wojtyła tutaj z tymi tematami przychodził i, i te te plany tutaj pokazywał, to proszę mi wierzyć, no niektórzy się łapali za głowę, pukali w głowę, że to jest po prostu nie do zrobienia, udało się zrobić, wiadomo, że trzeba w tej chwili jakby ten poziom utrzymać i te parametry, które troszkę może, że tak powiem, na początku były, były dane trochę, że tak powiem, na kredyt, żeby to wszystko tutaj utrzymać, ale jestem przekonany, że my tutaj jako, jako Kalisz to, to po prostu dźwigniemy i to jest jakby pierwsza sprawa. Pierwsza sprawa to jest dobra oferta edukacyjna i to już się dzieje. Tak? Oczywiście nie jesteśmy w stanie y, y, tą ofertą taką tych kierunków studiów, y, 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 że tak powiem. Y, walczyć, tak, czy też konkurować z tymi obiektami miejscowościami akademickimi, które mają tam po kilka szkół w różnych profilach, tak, i tam ta oferta zawsze będzie szersza. Natomiast to już w tej chwili jesteśmy w stanie studentów przyjmować. I ja wiem, że tak się dzieje. Do tego muszą dochodzić, musi być rynek mieszkań, również na wynajem, tak, a tych mieszkań ostatnio w Kaliszu też bardzo dużo się zbudowało i mimo że powiedzmy. One są drogie wynajmie, tak? to nadal jest to dużo mniej niż chociażby w Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi. A w tej chwili, szanowni państwo, rozmawiałem wczoraj też nawet z rektorem z jednego tutaj z, jednych z uczelni łódzkich. Oni zauważają, że w Łodzi też nabór się bardzo poprawił, ponieważ młodzież z Łodzi i z okolic już nie wybiera Warszawy czy też innych ośrodków ze względów również finansowych. Ale chcą zostać na miejscu, gdzie, e, gdzie po prostu jest trochę bliżej, trochę taniej niż chociażby w Warszawie. I to samo dotyczy Kalisza, że w tej chwili mnóstwo ludzi zacznie sobie przeliczać również na pieniądze, ile będą go kosztowały studia w dużym ośrodku akademickim, a ile tu w Kaliszu. I w momencie, kiedy on będzie mógł studiować prawo, może nie na jakimś najstarszym uniwersytecie w Polsce, ale młodej. Uczelnik, która również korzysta z, jakby z dobrych tych, 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 tych wykładowców, tak? a oprócz tego można powiedzieć, ma taką dynamikę, która wynika z tego, że wszyscy są jakby na początku tej drogi. To też jest fantastyczna sprawa, że tu jest taka pozytywna energia w tej szkole. To się na pewno dwa razy, dwa razy zastanowi, i miejmy nadzieję, że, że, że to zacznie działać, no i, i tak jak mówię, no musimy rozwijać ofertę kulturalną, tak, dla studentów. Powstają kluby w tej chwili, to te, też czego nie było, gdzie oni mogą wieczorem sobie wyjść i, 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 i rzeczywiście się trochę pointegrować, tak, do tego, do tego sport, do tego rekreacja i to wszystko w Kaliszu mamy, mamy wszystkie, mamy wszystkie Parametry, mamy wszystkie atuty do tego, żeby takim studenckim, fajnym yy, miastem się stać. Natomiast Panie redaktorze, z drugiej strony, jeżeli ktoś tutaj w Kaliszu, prawda, całe życie mieszka i stwierdzi kurczę, na studia to chciałbym wyjechać gdzieś tam do jakiegoś dużego miasta, trochę poznać świat, a może do Londynu, a może gdzieś tam dalej, może um, e, chciałbym zamiast na przykład na studia to, to gdzieś tam wyjechać i sobie gdzieś tam popracować, tak? no to my nie możemy tych ludzi zatrzymywać, tak? no bo po to dajemy im powiedzmy skrzydła, żeby mogli latać, a nie po to, żeby siedzieli tutaj w kaliszuach w klatce. Temat jest jeden, jeżeli nie chcesz, to nie wyjeżdżasz, a często było tak, że oni nie chcieli wyjeżdżać, a musieli, bo nie było pracy, bo nie było kierunku studiów, tak i musiał, był zmuszony, mimo że nie chciał, a mógłby zostać. I w tej chwili kalisz tą alternatywą jest, będzie miał, będziemy te, te alternatywy jakby jeszcze bardziej rozwijać, tak żeby rzeczywiście wszyscy ci, którzy, którzy niekoniecznie muszą wyjeżdżać z tego miasta, Mogli tu zostać i się tu fantastycznie realizować. Jasne, widziałem też, że uskrzydla Pan kaliskie biznesy. Ostatnio skrolując pana profil na Facebooku, widziałem, że był pan w jednym z punktów gastronomicznych, tutaj taki mały przerywnik, i też zapytanie, czy jest jakaś lista może przedsiębiorstw, które pan odwiedza, bo ja też tak się składa, że prowadzę swoją budkę gastronomiczną i mamy dla Pana taki mały upominek. Od naszego lokalu tutaj jest bond do wykorzystania w naszym, w naszym punkcie Street Food przy alei Wojska Polskiego 116. W, w którym to jest miejscu? Przy biedronce na parkingu A, to przy wiem. Bursztynie. Tak, okay. tam, tam serwujemy fast okay. food głównie, głównie kebab. Myślę, że jeśli a odwiedził pan. A skąd macie mięsko? Mięsko. Myślę, że generalnie mięsem zajmuje się w Kaliszu jeden dostawca. Jest też kilku, kilka lokali, które biorą od kogoś innego, ale generalnie mięsem zajmuje się dystrybucją. Alibaba. A Książulo już był u Was, czy nie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Czekamy na oficjalne Muala od Książula. Zapraszamy oczywiście, jeśli będzie ja, miał okazję nie. obejrzeć ten podcast. Nie e... ma problemu. Ja mogę przyjechać i sprawdzimy, tak, jak, jak smakowało. Słuchajcie, to też jakąś tam nalepkę Wam damy. O, super, super. Nalepka. Nie będzie to Muala, bo wiadomo nie możemy. Nale... To, to już jest zaklepane przez Książula. No, e, także zapraszamy do, e, do Street Food. Bardzo dziękuję. Na pewno... S... Korzystam. Mm -hmm. I teraz e, przeszedłbym do e, tego i zapytał Pana. E, przed Panem, 5 lat najprawdopodobniej e, prezydentury. Następne 5 lat, bo m, myśli Pan pewnie, że wygra te wybory. Czy jest jakiś stres z tyłu głowy, że może coś później tak? Czy raczej podchodzi Pan do tego, raczej wygrywam i. i no to i znaczy, To ja, moja... ja podchodzę jakby tu z pełną pokorą, natomiast tak jak mówię, no. Ja uważam, że my już nie jesteśmy w stanie, tu, że tak powiem, nic zrobić, żeby odwrócić sytuację, która można powiedzieć się wykreowała w ciągu tych pięciu lat, tak i e, tak jak mówię, nie ma żadnych wpadek, nie ma żadnych jakich kurcze tutaj takich sytuacji, które nagle w taki sposób drastyczny, tak, mogłyby wywrócić to, co tutaj przez e, można powiedzieć pięć i pół roku codziennie staraliśmy się budować, bo bo tak jak mówię na to, że, żeby był taki wewnętrzny spokój tak, przed tą kampanią, ale oczywiście pokora, bo ja nie, nie mówię, że wygrałem. Ja doskonale zdaję sprawę, że, że wybory to jest, to jest, można powiedzieć, taki żywioł i nigdy nie wiemy jaka taka ta fala taka się, się wytworzy i, i. A są już jakieś sondaże, jakieś analizy, które mówią o, o wyniku poparcia? Sondaży takich bezpośrednich nie ma, ja przynajmniej o takich sondażach nie wiem, natomiast my rzeczywiście tutaj w ramach jakby takich badań, można powiedzieć, socjologicznych, tak, czy tam odbioru tego, co, co robimy tu jako miasto, robiliśmy i generalnie ludzie tak pozytywnie patrzą na to, co się dzieje. I mamy jedno takie, takie badanie zlecone przez moje stowarzyszenie. Tam nie pytaliśmy wprost o to, czy, czy będą głosować, czy nie, natomiast z tego, z tego badania sondażowego na dosyć dużej grupie, bo to jest ponad tysiąc mieszkańców, wynikało, że pracę i mnie osobiście tutaj jako prezydenta miasta Kalisza mieszkańcy oceniają dobrze i bardzo dobrze w ponad 55%, także 30% ani dobrze, ani źle. Także można założyć, że, że, że też część z nich tutaj ostatecznie zagłosuje na mnie. Także to wynika z tego, że tam powiedzmy ta pierwsza tura to zwycięstwo jest realne i, i tak zakładamy. A jeżeli nie, no to, no to wtedy zakasamy rękawy i w drugiej turze um, jesteśmy na to gotowi i przygotowani. Będziemy również tutaj dyskutować z kandydatem już wtedy bardzo konkretnie. Tak? Czyli I, zakłada pan w wygraną w sobie... pierwszej turze? No tak byśmy chcieli, żeby tak się stało, natomiast może, może być różnie i wtedy jeżeli w przypadku drugiej tury to zobaczymy z kim. A którego z kandydatów najbardziej pan się obawia, że jeśli już w drugiej turze to, to z kim? Ja się nie obawiam, no mówię, no o tym, o tym z kim ja będę ewentualnie w drugiej turze konkurował zadecydują mieszkańcy i wtedy takiego delikwenta czy też tego kandydata. Weźmiemy tutaj ostro, że tak powiem, w obroty i go przemaglujemy tutaj ze mhm. wszystkiego. Zakładając, że to będzie Pana ostatnie pięć lat na fotelu prezydenta, to czy ten czas ma być trampoliną do ogólnopolskiej polityki? Chce Pan na stałe zasiąść w tych strukturach, już może państwowych, i, i ma Pan takie ambicje? Ja się na ten temat, że tak powiem, jeszcze nie zastanawiałem. Dla mnie celem rzeczywiście było to, żeby móc pracować dalej tutaj dla miasta i to jest jakby ten krótkoterminowy taki cel, na którym my się koncentrujemy najbardziej i, i proszę mi wierzyć, że... Gdybym ja w tej chwili kalkulował, co ja będę robił za 5 czy 6 lat, czy gdzie ja będę, czy ja pójdę do Sejmu, czy ja pójdę do Senatu, a może coś innego, no to można byłoby, że tak powiem, stracić ten cel najważniejszy długoterminowy, który tak na dobrą sprawę determinuje wszystko to, co wydarzy się później. Także dla mnie najważniejsza jest dalsza praca tutaj w mieście, tak, żebyśmy mogli skończyć i zrobić to, co jest obiecane, czyli zakończyć rewitalizację, pobudować te wszystkie drogi, doprowadzić do tego, że powstanie w Kaliszu obwodnica, ale również wiele, wiele innych, mniejszych spraw, które chociażby chodząc tutaj po ulicy mieszkańcom obiecałem. Tak, wizerunek Kalisza na pewno pan odbudował, a czy widziałby się pan jako prezydent Polski na przykład? Już tak, nie, taka no, słuchajcie, wizja? to sobie nie, nie, nie żartujmy tutaj nawet. Tam jest kandydatów tylu, słyszę, że Będą mieli problem, żeby między sobą pewnie ustalić, kto, kto, kto miałby startować. Tak, był pan w strukturach bezpartyjnych samorządowców podczas wyborów do, do parlamentu, do rządu. Jak pan ocenia, jak pan wspomina tę współpracę, na czym ona tak właściwie polegała? To znaczy, ja w żadnych strukturach nie byłem. My rzeczywiście przyłączyliśmy się jakby do, do tej inicjatywy. Licząc na to, że może udałoby się kogoś tutaj z Kalisza takiego zaufanego w wyborach tych, tych, tych parlamentarnych wystawić, skorzystaliśmy ze swojego biernego prawa do e, uczestnictwa w wyborach. Uważam, że to jest nic złego, a wręcz przeciwnie, to doświadczenie, które jako zespół zdobyliśmy w trakcie tych wyborów, procentuje przy tej akcji wyborczej, którą mamy teraz i która jest dla nas tak na dobra sprawa najważniejsza. Od samego początku ja wiedziałem i tak, zresztą, że tak powiem ustalaliśmy to również z osobami, które startują do parlamentu, że jest to forma takiej rozgrzewki, takiego sprawdzianu, można powiedzieć, ostatecznego. Każdy wie, kto uprawia sport, jak ważne są takie sparingi jak ważne jest takie sprawdzenie się, można powiedzieć, w takich realnych warunkach. I od tego też jest, myślę, że u aktorów wszystkich próba generalna, prawda? I my taką próbę generalną sobie zrobiliśmy, wiedzieliśmy, co poszło nie tak, ale poznaliśmy też pewne mechanizmy tutaj, tą kuchnię całą taką już tą wyborczą, chociażby wizerunkową, to wszystko było przepracowane i z tą wiedzą... Bardzo, bardzo spokojnie mogliśmy sobie przygotować tą kampanię. Ja uważam, że, na, że, że, że jeżeli chodzi o, o kampanię do Rady Miasta, taką wizerunkową, same listy ja oceniam naprawdę bardzo dobrze i tutaj też nie ukrywam, że liczymy na bardzo dobry. Mhm. A po funkcjonowaniu już darmowego Kela dla mieszkańców Kalisza, jak to się sprawdza? Jak, jak na obecny stan rzeczy to się opłaca, nie opłaca? To jest dobra decyzja podjęta przez miasto? Ja myślę, że czy to się opłaca, czy nie opłaca, to jest trochę za wcześnie w tej chwili, żeby mówić. Na pewno bezpłatna komunikacja jest bardzo dobrze odbierana przez ludzi, którzy z tej bezpłatnej komunikacji korzystają. Wiem, ponieważ no, no też mam jakby ten feedback od mieszkańców, że, że, że za to dziękują. Wiemy też, że wzrosła liczba pasażerów. Dokładnie teraz panu nie powiem, bo już mi się w tej chwili wyleciało z głowy, ale to jest tam e, też dosyć znaczny wzrost, czyli to są ludzie, którzy wcześniej korzystali e, z samochodów, a te samochody e, zostawili. My w tej chwili pracujemy jeszcze i czekamy na środki z KPO, aby, aby wymienić flotę e, KLA na samochody zeroemisyjne. Wtedy ten efekt będzie jeszcze lepszy, ponieważ będziemy w stanie tą, tą emisję zredukować właśnie chociażby... O tą emisję, która wynika z, z, z jakby z tych przestarzałych, ym, y, może nie przestarzałych, tak, ale nie zeroemisyjnych y, samochodów. I y, y, tak jak mówię, no była to trochę rewolucja, ja tylko przypomnę, że my zmienialiśmy również yy, rozkład jazdy i to wszystko oczywiście też nie bez problemów, ale odbyło się w miarę spokojnie. Yy, zawsze jest bardzo ciężko ruszać cokolwiek i ja to tutaj jak przyszedłem do ratusza, to też wiele, wielokrotnie słyszałem, słuchaj lepiej tego nie ruszać, zostawmy póki co, to jest jak jest, jest i... Tak, jeżeli chodzi o tą bezpłatną komunikację, to oczywiście to też jest coś, co ja wymyśliłem osobiście i zaproponowałem tutaj w swojemu środowisku, żeby, żeby to, że tak powiem, ogłosić, no bo to no, no też można powiedzieć, śmiały taki był pomysł, dla niektórych mało realny. Natomiast my pokazaliśmy, że, że można, i z tego co wiem, to chyba w środę przyjeżdża to nas jeden z kandydatów na prezydenta Kielc. Kielce są większe od Kalisza, ale chciałyby się tutaj od Kalisza uczyć i, i będziemy tu na ten temat rozmawiać. No i na pewno Konin też w tej chwili ogłosił, że prezydent Korytkowski będzie chciał wprowadzić bezpłatną komunikację, jak wygra wybory. O wszystko nas pytali, jak to robiliśmy. Ja ich też zachęcałem do tego, mówię: Zróbcie panowie, bo to jest jedna z niewielu rzeczy, naprawdę, którą realnie można zrobić dla tych mieszkańców, którzy codziennie po tym mieście się poruszają, i to jest taki koszt, który naprawdę warto ponieść, bo ludzie, powiedzmy, po pierwsze to docenią. Tak, bo, bo to jest po prostu dla nich też jakaś realna korzyść, a dwa, że po prostu, no, jeżeli my mamy autobusy, nowe autobusy, mamy swoją spółkę, to, to jest idealne narzędzie do tego, żeby po prostu tą, tą, tą politykę tutaj w mieście kreować. I uważam, że KLA nie powinno czy nam te spółki takie powiedzmy te. te, 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 te autobusowe nie powinny służyć do zarabiania na biletach, tylko do kreowania polityki tutaj właśnie i ekologicznej, i tej, te, tego zbiorkomu całego, transportowej i nie możemy tutaj na tę spółkę patrzeć tylko przez pryzmat jakby rachunku finansowego. Na tym kończymy rozmowę z prezydentem miasta Kalisza, Krystianem Kinastowskim. I dajcie znać, jak podoba wam się nasz nowy format. Jeśli chcecie następnych takich rozmów, możecie podzielić się swoją opinią w komentarzu i zaproponować następnego gościa. Czy to będzie kontrkandydat pana prezydenta, a może ktoś kompletnie niezwiązany z polityką. Czekamy na wasze propozycje, a ja się z wami żegnam i dziękuję. Do zobaczenia w następnych produkcjach. Cześć!